Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly, I can tell, Dolly. Śpiewająco wystartowała promocja książki Tadeusza Petera. Publikacja wyszła 12 maja, a dwa dni później przygotowano publicyście melodyjną niespodziankę. Wokalista postawił na klasykę, orkiestra miejska instrumentów nie szczędziła. Taki start dla nowo wydanej muzy Petera to radość olbrzymia, ale o prawdziwym szczęściu będzie mowa dopiero po sprzedaży. Spacery z Radiem Mazury po Ostródzie i okolicach to odzew na apel słuchaczy, którzy teraz, gdy słowo drukiem się stało, do księgarni winni się udać. A tak na marginesie, audycje w radiostacji nieprzerwanie od lat można słuchać w poniedziałki i w środy od 11.15 do 11.30. Na skutek takich, bym powiedział, słów ze strony słuchaczy radia, że prosili, żeby to może w jakimś stopniu utrwalić, bo tak jak audycja, to szybko słowo mija, dziś jest słyszalne, jutro już go nie ma, natomiast spisane trwa dużo dłużej. Praca to łatwa nie była. Można wysnuć tezę, że w bólach się książka rodziła. Autor pracował nad swoim dziełem aż 4 lata. Najbliżsi oraz znajomi docenili zaangażowanie i staranność Ostrudzianina. Były kwiaty i gratulacje. Mozolna zbieranina informacji spotkała się z zasłużonym uznaniem. Tak, myślę, że głównie dlatego, że ten materiał dotyczący szczególnie strony fotograficznej, on wymagał zbiorów z lat pierwszych po wojnie, ponieważ to był rok 45, 6, to są te pierwsze lata, gdzie rzeczywiście tych zdjęć jest niewiele, ale dzięki słuchaczom radia zdobyłem szereg takich właśnie pierwszych zdjęć dotyczących na przykład pierwszego posterunku milicji obywatelskiej. Pisarz znowu dostał weny i powoli zapowiada nowy pomysł na przedstawienie starej historii. Tym razem nie tyle obiekty będą natchnieniem, co godne uwagi postaci. Ten materiał pozwoli na stworzenie kolejnej pozycji książkowej dotyczącej, myślę, takich postaci historycznych, poczynając od XIV wieku do współczesności, oczywiście osób już nie żyjących, bowiem o tych ludziach po prostu warto, żeby była wiedza przekazana dla przeszłych pokoleń, przyszłych pokoleń, dla młodego pokolenia, żeby wiedziało, kto tu po prostu tworzył to życie, jak je organizował, jak je budował. Promocja poszła jak z nut. Autor dumny, przybyli goście zadowoleni. Nie dość, że nowej lektury w końcu się doczekali, to jeszcze muzyczka im przygrywała. Dobry początek akurat nie zawsze jest zwiastunem szczęśliwego końca. Ile osób sięgnie po nową pozycję książkową, zawsze jest znakiem zapytania i ryzykiem wpisanym w zawód pisarza.